Cześć, Balkony TV Warsaw. Dzisiaj gościmy zespół Momo. Witamy, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Więc co nam dzisiaj zagracie, co nam zaśpiewacie? Piosenka pod tytułem Żona. Dobrze, więc czekamy na żonę. Gdyby mnie nie było, to co byś jadł? Brukiew i pokrzywę albo szczaw. Gdyby mnie nie było, to gdzie byś spał? Pewnie gdzieś pod mostem, całkiem sam. Jak dobrze, że jestem całym kontekstem, zimą, latem, jedynym światem, zrozum, ja to ty. Jak dobrze, że jestem całym kontekstem, zimą, latem, jedynym światem, nie dziękuj mi. Lepiej wiem od ciebie, czego byś chciał. Czego byś chciał? To, co dla mnie dobre, będziesz miał. Absolutna jedność twoja ciała. Dziękujemy bardzo za występ, więc... My też bardzo dziękujemy. Bardzo tu jest miło na tym balkonie. Możemy zostać na kawę jeszcze? Tak, zapraszamy. Można tu wiele rzeczy robić na tym balkonie. Ale na razie chciałabym się spytać, skąd wzięła się nazwa Momo? Momo jest bardzo prostą nazwą, bez większej ideologii. To jest po prostu pierwsza literka naszych nazwisk, czyli Moa, Arecki, Marecki, Ołdak, Marecki, Ołdak. Nie do końca. Momo to jest tak. Momo po japońsku to jest brzoskwinia. Co tam jeszcze było? Momo to jest pierożki hinduskie. Momo to jest zdrobnienie od Mohamed, czyli w kulturach islamskich się tak woła na dzieci. Co jeszcze? No to jest moja koncepcja, a nie ma inna.
Czyli jednak momo jest wieloznaczne. Tak, to prawda. Jakie macie plany na najbliższy czas, na maj? Na maj koncerty, tak jak to maj, na maj przystało, czyli Juvenalia, czyli Noc Muzeów 17 maja. Policja jedzie, to jest to ładny dźwięk. Tak, myślę, że można by wykorzystać. Albo karetka. Tak, można by wykorzystać w naszym repertuarze. Także 17 maja dla warszawiaków Noc Muzeów. Noc Muzeum, my gramy w Soho Factory. Dobrze, w takim razie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w koncercie w Noc Muzeów. Słyszałam... Może nie przejedzie po prostu, bo takie są uroki, proszę Państwa, po prostu mieszkania w centrum tego miasta. Ale to ja na przykład lubię ten chaos. A ty? Ja też bardzo lubię ten chaos, chociaż bywa czasem chaotyczny. Męczący. Tak. Tak, więc słyszałam jeszcze, że angażujecie się także w kampanie społeczne, nie tylko muzyczne, tak? Tak, kampanie społeczne Bądź Bezpieczny na Drodze to jedna kampania, druga to Zaczytani, czyli zbieranie książek dla dzieci w szpitalach. To jest bardzo szczytna akcja, polecam wszystkim, którzy mają jakieś zbędne książeczki dla dzieci, to żeby dołączyć do tej akcji, bo to bardzo jest fajny pomysł. I jeszcze mamy kilka niespodzianek na maj, takich stricte kulturalnych. To będzie, myślę, duże zaskoczenie, więc należy śledzić nasz fanpage na Facebooku Momo. Fanpage na Facebooku Momo. Dobrze, czekamy z niecierpliwością na te wszystkie niespodzianki. Dziękujemy bardzo za występ. My bardzo dziękujemy za zaproszenie, bo jest to bardzo miło. Wszystkim polecamy. Tak, dziękujemy bardzo. Back in ETV.